Siódma, dziewiąta. Gość poranka. Gościem poranka 7-9 jest poseł PSL-u trzeciej drogi Michał Pyrzyk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu. Panie pośle, czy ta wizyta kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Polsce spełniła pana oczekiwania? Jeśli chodzi o temat przewodni, a takim jest bezpieczeństwo, mówię o bezpieczeństwie bieżącym Polski, całej Unii Europejskiej, mając tutaj na uwadze militarny konflikt, napaść, agresję Rosji na Ukrainie, to na pewno tak. A jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, no bo media przychylne rządowi pisały, że kanclerz Niemiec jedzie do Polski z planem, pieniędzmi, a okazało się, że przyjechał właściwie tylko ze średnimi obietnicami. Tak, jest obietnica budowy domu polsko-niemieckiego w Berlinie. Oczywiście jest to cenna inicjatywa, niemniej jednak można było się spodziewać od kanclerza troszeczkę więcej. Wiem, że ma tu pan na myśli kwestię reparacji od Niemiec, chociaż tutaj nie szedłbym tak daleko, ponieważ już w pierwszej kadencji PiS bodajże pani minister Fotyga potwierdziła, że jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, to tutaj stanowisko jest jednoznaczne i Polska w latach 50. bodajże zrzekła się reparacji od Niemiec. Niemniej jednak w ubiegłej bodajże kadencji to nasz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Teofil Bartoszewski proponował właśnie, aby nie iść w tą stronę reparacji, tylko zastąpić to pojęcie prawne, które w doktrynie prawa międzynarodowego powoduje, że trzeba prowadzić postępowania, pojęciem rekompensaty czy też zadośćuczynienia, które jak gdyby rozstrzyga się na szczeblu politycznym, a nie prawnym. I tutaj w tym kontekście brakowało moim zdaniem jakiejś deklaracji, jeśli chodzi o zadośćuczynienie dla ofiar, chociażby konkretnego zadośćuczynienia czy rekompensaty dla ofiar wojny, które tą wojnę przeżyły. Dziś są to osoby starsze i na pewno takiej pomocy by oczekiwały. No ale też, no właśnie, kanclerz Niemiec mówił o tych odszkodowaniach dla ofiar niemieckiej napaści. No ale pytanie, kiedy by te odszkodowania były, bo wiemy, że z każdym miesiącem, tygodniem ofiar tej napaści ubywa i się okaże, że Niemcy będą gotowe wtedy, kiedy już tych ludzi po prostu na świecie nie będzie. Tak, dlatego moim zdaniem no, to może takiego stwierdzenia zabrakło tutaj po naszej stronie, żeby jeszcze raz zaakcentować kwestię tego zadośćuczynienia, które tak jak wspomniałem wcześniej, no nie jest pojęciem stricte prawa międzynarodowego, ale może być rozstrzygnięte, może być, jeżeli będzie wola dwóch stron, może być rozstrzygnięte na szczeblu politycznym właśnie. No to pytanie tutaj o polską dyplomację. Czy nie jest to porażka premiera Donalda Tuska? Prezes PiS mówi, że Donald Tusk ustawia się w stosunku do Niemiec w postawie parobka. To znaczy PiS prezentował zawsze taką postawę konfrontacyjną wobec wszystkich, można powiedzieć, naszych sąsiadów w ostatnich latach. Ktoś zażartował niedawno, że najlepsze stosunki, jeśli chodzi o sąsiadów, w tym okresie mieliśmy z Morzem Bałtyckim, które jak gdyby nie prezentowało swojego stanowiska, ale już nie żartując, no nie można prowadzić, szczególnie w takim okresie jak teraz, polityki konfrontacyjnej, bo na uwadze mamy bezpieczeństwo i nasze. Cały czas to zagrożenie ze strony rosyjskiej istnieje i w dalszym kontekście zagrożenie dla innych państw Unii Europejskiej. No niemniej jednak moim zdaniem przynajmniej należało tą sprawę zaakcentować i o niej powiedzieć, a takie niestety słowa nie padły. Panie pośle, czy PSL podpisze się pod tym rządowym projektem ustawy o związkach partnerskich, który teraz ma być przygotowywany i gdzieś jest konsultowany między resortami? Jeśli chodzi o projekt ustawy o związkach partnerskich, to dobrze pan wie, panie redaktorze, bo też na ten temat wcześniej rozmawialiśmy, nie ma
nie ma tej kwestii zapisanych w umowie koalicyjnej. Wtedy Lewica nie wprowadziła do umowy właśnie kwestii związków partnerskich. Zresztą nie było takiej potrzeby, bo też nie określaliśmy na początku, czy określiliśmy na początku, że kwestie światopoglądowe nie znajdą się w takiej umowie. Natomiast jeśli chodzi o PSL, to stanowisko nasze od lat jest takie samo. Oczywiście w kwestiach światopoglądowych nie obowiązuje w naszym klubie dyscyplina partyjna i te stanowiska mogą być różne. Natomiast jeśli chodzi o mnie, jestem za tym, aby osoby pozostające w takim związku miały dostęp do dokumentacji medycznej, mogły bez, można powiedzieć, w tej pierwszej grupie podatkowej, czyli bez podatku, dziedziczyć mienie czy wspólny dorobek po partnerze. I na tym bym skończył, jeśli chodzi o moją osobę. No, nie zgadzam się na wspólne nazwisko, a tym bardziej na jakieś ceremonie, czy to choćby w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie zgadzam się także na przysposobienie, czy tym bardziej, czy adopcję dzieci. Natomiast tak jak powiedziałem, w naszym klubie, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, nie ma dyscypliny klubowej i stanowiska moich koleżanek, moich kolegów mogą być znacznie mogą się różnić od mojego. Są w klubie osoby, które mogłyby poprzeć, można powiedzieć, ustawę o pełnych uprawnieniach dla związków partnerskich i w zasadzie zrównaniem ich z małżeństwem, a są tacy, którzy nie poprą tej ustawy w ogóle, obojętnie jaki kształt by miała. A czy, bo sporo czasu poświęca jednak się tym kwestiom światopoglądowym, związkom partnerskim, to jest szczególnie gdzieś taka rzecz, którą cechuje lewicę, gdzie nie idzie, no to wtedy zawsze tą kartę w postaci związków partnerskich wykładają na stół. No i, ale czy faktycznie związki partnerskie to dzisiaj jest kwestia, która tak bardzo grzeje Polaków, interesuje Polaków, że no, nie spędza to im snu z powiek? No sam pan pośrednio odpowiedział na to pytanie, panie redaktorze. Lewica w każdym takim newralgicznym momencie, kiedy to poparcie dla niej słabnie albo chce jak gdyby wzmocnić swoją pozycję, sięga do tych kwestii światopoglądowych, nie inaczej jest ze związkami partnerskimi, a są sprawy ważniejsze, chociażby powrót do starych zasad rozliczania składki zdrowotnej, co jest też zapisane w umowie koalicyjnej i na tych kwestiach bym się skupił. Natomiast związki partnerskie oczywiście dla pewnych osób może to być sprawa też bardzo ważna. Nie mówię, żeby odłożyć te projekty gdzieś do szuflady, czy do lamusa, czy do zamrażarki. Natomiast na pewno nie jest to sprawa w tym momencie najważniejsza, która spędza Polkom i Polakom sen z oczu. Tutaj na czoło wybijają się te kwestie związane z bezpieczeństwem, o czym mówiliśmy już wcześniej, i ze sprawami, które bezpośrednio przekładają się na finanse, czy to Polaków, czy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą, więc myślę, że na pewno nie jest to, tak jak pan powiedział, temat przewodni do natychmiastowego uregulowania. No właśnie, a jeżeli chodzi o ten pomysł trzeciej drogi dotyczący składki zdrowotnej, to będzie większość, żeby za tym projektem głosować? No jesteśmy, panie redaktorze, w koalicji i wielu przedsiębiorców akcentuje, że no nie do zaakceptowania jest obecna formuła rozliczania składki zdrowotnej jako procent od dochodu wprowadzona, przypomnę, przez Polski Ład, bo mocno nadwyręża finanse firm, których koszty wzrastają. Jest to tak naprawdę ukryty podatek, bo przypomnę, że wcześniej właśnie całość składki zdrowotnej, każda osoba, nawet fizyczna, mogła
mogła odliczyć sobie od podatku. Potem zmieniły się zasady, te procentowe stopy, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, one faktycznie malały. Niemniej jednak na system podatkowy trzeba patrzeć w całości. Co z tego, że te stopy, można powiedzieć, malały, jak nie można było potem odliczyć składki zdrowotnej od podatku i tak naprawdę stała się ona podatkiem, który płacimy wszyscy, więc będziemy na pewno dążyć do tego, aby w możliwie jak najszybszym czasie zmienić zasady naliczania składek zdrowotnych i przywrócić ten stan sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu. Tak jak pan powiedział, ja wcześniej wspomniałem, że lewicy, kiedy nie idzie, to na karty wykładają, na stół wykładają kartę z napisem związki partnerskie czy osoby homoseksualne. No ale u was też teraz nie idzie. I tu jest pytanie, czy eksperci się zastanawiają, obserwatorzy tej sceny politycznej, czy trzecia droga ma jeszcze jakikolwiek sens i przyszłość? Ja myślę, że trzecia droga ma sens i ma również przyszłość. Bez dwóch klubów trzeciej drogi, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym i Polsce 2050, niemożliwe jest utworzenie jakiejkolwiek większości w Sejmie, w tym trójskoku czy w tym maratonie wyborczym. Ta formuła się sprawdziła. Mówię tutaj o wyborach parlamentarnych, również o wyborach. No i właściwie tylko w wyborach parlamentarnych się sprawdziła. W samorządowych również. Jesteśmy koalicjantem w wielu sejmikach, mamy swoich radnych, mamy swoich starostów, wójtów, burmistrzów, no tutaj radnych myślę, powiatowych. Że podejrzewam, że PSL bez Polski 2050 osiągnęłoby może nie taki sam, ale zbliżone wyniki to samemu. No teraz można gdybać i w przypadku takiego gorszego wyniku zawsze poszukuje się winnych, natomiast no winę tutaj myślę, że ponoszą wszyscy. Mówię o członkach czy sympatykach, osobach zaangażowanych w pracę zarówno w Polskim Stronnictwie Ludowym, jak i w Polsce 2050. I ten maraton wyborczy, tak jak maraton biegowy, okazał się na tych ostatnich metrach dla nas trudny. No niemniej jednak jesteśmy umówieni na dalszą współpracę. A czy odpowiedzieliście sobie na to pytanie, kto co nie zagrało, co zawiniło? No bo tutaj wskazuje się na to, że Koalicja Obywatelska, Donald Tusk was zwyczajnie pożera. A szczególnie tych wyborców Polski 2050. No oczywiście to poparcie dla ugrupowań koalicyjnych, jakby pan, panie redaktorze, przeanalizował te wyniki, ono się nie zmienia i oscyluje w granicach 53%. I tak jak pan powiedział, oczywiście przepływy tutaj nastąpiły, głównie między Polską 2050 a Koalicją Obywatelską. No niemniej jednak te głosy nie powędrowały gdzieś w stronę PiS-u czy w stronę Konfederacji. Ja myślę, że wybory europejskie nigdy nie były domeną Polskiego Stronnictwa Ludowego. To też przełożyło się na wybory tegoroczne, kiedy startowaliśmy w ramach trzeciej drogi. Miała miejsce silna polaryzacja, właśnie sprawy, tak jak to w każdych wyborach europejskich, te sprawy światopoglądowe były na pierwszym planie. One powodują, że tym stronom polaryzującym polską scenę polityczną, czyli PiS-owi, Koalicji Obywatelskiej, wtedy tych głosów przybywa. Natomiast inni, w tym Polskie Stronnictwo Ludowe, teraz Trzecia Droga, tracą. Natomiast myślę, że można to nazwać małym wypadkiem przy pracy, ale powinniśmy... No taki mały wypadek to nie był. Tak, ale powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Nie, no i właśnie, czy wniosek nie powinien być taki, że powinniście bardziej pokazać taką samodzielność, że jesteście inni niż Oczywiście. Platforma Obywatelska, żeby ona was nie pożerała?
Oczywiście musimy to akcentować, bo i nawet nie pokazywać, bo jesteśmy inni, tak jak chociażby mówiliśmy o związkach partnerskich. No, cała koalicja zgromadziła głosy i wyborców liberalnych, ale też wyborców takich konserwatywnych, centrowych, którzy kierują się wartościami uniwersalnymi i te osoby nas poparły, dla nich również jest miejsce w koalicji, więc jesteśmy inni. Natomiast tak jak pan powiedział, powinniśmy bardziej te kwestie akcentować i tutaj również mam na myśli współpracę pomiędzy dwoma klubami, taką współpracę można powiedzieć federacyjną pomiędzy klubem Polskiego Stronnictwa Ludowego a klubem Polski 2050, tak aby te sejmowe nawet stanowiska były jak najbardziej zbieżne, jak najbardziej spójne, jak najbardziej jednolite, bo razem stanowimy no, siłę ponad 60 posłów, a czasami było tak, że ludzie w rozmowach podkreślali, że te stanowiska nasze były diametralnie różne. No, jesteśmy też różnymi ugrupowaniami. Polska 2050 jest najmłodsza, my najstarsi, więc tutaj te różnice też występują. Niemniej jednak powinniśmy dążyć do tego, aby przynajmniej znacząca część tych naszych stanowisk była spójna i jednolita, bo wtedy obywatele, Polki i Polacy mają taki jednolity przekaz co do stanowiska trzeciej drogi. Mówi pan o tym, że tak, że powinniśmy akcentować tę naszą odrębność, nasze odmienne stanowiska od Platformy Obywatelskiej. No ale to nie jest tak, że tego nie widać, jeżeli chodzi o waszego lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza, o którym się mówi, że on lubi te ciepłe miejsce przy Donaldzie Tusku i właściwie kiedy trzeba byłoby gdzieś w niego uderzyć, no to on, my nie szukamy sporów, my idziemy sobie spokojnie swoją trzecią drogą. Czy może powinniście zmienić lidera takiego, który pokaże, my PSL tutaj też możemy rozdawać karty? Ja myślę, że premier Władysław Kosiniak-Kamysz jest najbardziej zapracowaną osobą w polskim rządzie. Sytuacja międzynarodowa, sytuacja wojenna jest taka, a nie inna, każdy to widzi. Nasilają się na Polskę ataki hybrydowe, podrywane nocami jest polskie lotnictwo w związku z aktywnością wojsk powietrznych Federacji Rosyjskiej, więc to nie jest absolutnie tak, jak pan mówi, że tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz upatrzył sobie ciepłe miejsce. Nie, on wziął odpowiedzialność, tak jak zawsze w historii ludowcy brali żywią i bronią, kiedy przyszło właśnie stawać do obrony polskiego państwa, nawet w dwudziestoleciu międzywojennym, to potrafił nikt inny jak premier Wincenty Witos zmobilizować znaczne rzesze, choć wojna prowadzona była w trochę inny sposób niż teraz, potrafił zmobilizować rzesze Polaków po to, aby odeprzeć nawałnicę wtedy radziecką. I tutaj nie zgodziłbym się z panem redaktorem, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest w rządzie po to, żeby odpoczywać, jest najbardziej zapracowanym ministrem. Nie bardziej chodzi mi o to, że zawsze znajdzie miejsce przy Donaldzie Tusku, na salonach. Natomiast na posiedzeniach Rady Ministrów, w rozmowach koalicyjnych Władysław Kosiniak-Kamysz twardo stawia te kwestie, tak jest między innymi ze związkami partnerskimi, to Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie będzie zgody na zrównanie tych związków z małżeństwem, na przysposobienie dzieci. I myślę, że jest to jasne, twarde stanowisko, z którym wytrwamy. To już na koniec, panie pośle, czy mieszkańcy mniejszych miejscowości, miast średniej wielkości zasługują tylko na PKS-a, a nie na takie luksusy w XXI wieku jak kolej? Nie, zasługują. No to tego nie widać po działaniach rządu.
Ideałem byłoby, żeby każde miasto powiatowe posiadało połączenie kolejowe. No niemniej wymaga to dużo pracy i dużo nakładów finansowych, ale takie działania są również prowadzone, chociażby w kontekście tego, co ostatnio dzieje się w temacie Centralnego Portu Komunikacyjnego. No to jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, no to owszem, ale tutaj głównie chodzi o duże miasta. I to cztery największe miasta. A taka Łomża to może się pożegnać z koleją. Właściwie już się pożegnała. Tak, ale nie przesądzajmy, panie redaktorze. Pamiętam naszą rozmowę jeszcze zimą, kiedy ja mówiłem o analizie tych wszystkich kwestii związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Tutaj pan zgłaszał takie uwagi, że tego projektu nie będzie. Myślę, że, bo tutaj wspomniał pan o tych połączeniach z Łomżą, czyli tym takim, tej koncepcji szprychowej, ona też do końca nie jest odrzucona na rzecz tych kolei szybkich, które największe miasta mają nie, no, na połączyć razie z wynika z Warszawą. Tego, że jest odrzucona. Tak, ale nie do końca. Z tego co wiem, jeszcze trwają prace nad tą ostateczną koncepcją, więc być może będzie tak, że dojedziemy jakoś do tych większych miast. Nie mówię, autobusem. Że wszystko się skupi w Baranowie, natomiast no, tutaj prace jeszcze nie są te koncepcyjne, przynajmniej zamknięte. No wcześniej mieliśmy ładne też prezentacje, pozbawiano rolników ziemi bez jakiejkolwiek rozmowy, natomiast no, my chcemy to wszystko dokładnie przeanalizować. Ale panie pośle, te analizy już trwają i jak widać kolei do mniejszych miejscowości nie będzie, a zobaczymy, czy w ogóle będzie kolej, jeżeli chodzi o te większe miejscowości. Miejmy nadzieję, że będzie, panie redaktorze. Ja jestem dobrej. A tutaj w gestii jest właśnie wasze, nie tylko dobre myśli i nadzieje, ale jakieś czyny tak, by się tak, przydały. Jest to kwestia Ministerstwa Infrastruktury, które również zajmuje się tymi koncepcjami, jeśli chodzi o połączenia kolejowe. Tutaj u mnie w okręgu akurat jest to odcinek Turek-Konin i wiem, że również ten projekt, czy ta koncepcja tej linii jest również analizowana. Wymaga to troszkę czasu, wymaga to ponownego przeliczenia kosztów, być może zmiany koncepcji, ale to nie jest tak, że odłożone zostały gdzieś na dalszą półkę, czy wyrzucone te projekty do kosza. Poseł PSL-u trzeciej drogi Michał Pyrzyk był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia. 7:09. Gość poranka.